Ford Focus pierwszej generacji rozpoczął swoją historię w 1998 roku. Jego poprzednikiem był Escort, plasując się pod względem awaryjności poniżej przeciętnej. Focus stanowił zupełnie nowy rozdział amerykańskiego producenta. Został zaprojektowany według nowej filozofii designu New Edge, której jednak pewien przedsmak poznać można było w przypadku Forda Ka i Forda Puma. Awangardowe, nowoczesne kształty od razu spodobały się klientom. Ford Focus zdobył aż 50 różnych nagród, a pozytywny wizerunek samochodu wzmocniły sukcesy w rajdowych mistrzostwach świata. Ciekawostką może być fakt, że w plebiscycie na europejski samochód roku 1999 Ford Focus zajął pierwsze miejsce. W 1999 roku ofertę pojazdów wzbogacono o wersję sedan oraz kombi. Dwa lata później pojawił się facelifting pierwszej generacji słynnego kompaktu. Zmodernizowane zostały wtedy przednie reflektory ze zintegrowanymi kierunkowskazami oraz tylne lampy, zderzaki i wnętrze. Na liście wyposażenia opcjonalnego pojawiły się reflektory ksenonowe, nawigacja satelitarna oraz zmieniarka płyt CD. Ford Focus pierwszej generacji sprzedawany był w trzech wersjach nadwozia: hatchback, sedan oraz kombi. Na początku produkcji sprzedawany był w trzech wariantach wyposażenia: Trend, Ambiente oraz GIA. Później do oferty dołączyły X100 oraz Comfort X. Innymi z nich były Comfort, Interno, CL, LX, ZTEC, ST170, RS, GL, GLX, XR, Silver oraz Gold. Na liście wyposażenia podstawowego znajdowały się m.in. elektryczne przednie szyby, wspomaganie układu kierowniczego, centralny zamek, immobilizer oraz radio. Dodatkowo można było doposażyć samochód w ABS, ESP, odtwarzacz CD, klimatyzację, tempomat, reflektory ksenonowe i nawigację. Ford Focus pierwszej generacji zajmuje segment C, to niższa klasa średnia samochodów osobowych. Cechuje je zwarta, kompaktowa budowa zapewniająca komfort jazdy dla czterech dorosłych pasażerów oraz umiarkowanie duża przestrzeń bagażowa. Długość samochodu wynosi w wersji hatchback 4175 mm, w wersji sedan 4380 mm oraz w wersji kombi 4435 mm. Rozstaw osi wynosi 2615 mm, a wysokość nadwozia to 1440 mm w wariantach hatchback oraz sedan i 1460 mm w kombi. Masa własna to 1070 do 1364 kg, pojemność zbiornika paliwa to 55 litrów, pojemność bagażnika w hatchbacku 350 litrów, a w sedanie 520 litrów w standardowym położeniu tylnej kanapy. Bazową jednostką benzynową w gamie silnikowej pierwszej generacji Forda Focusa był silnik 1.475 koni. Pierwszą setkę samochód napędzany tym silnikiem osiągał w około 15 sekund. Podobnymi parametrami mógł pochwalić 1.6 koni. Innymi wariantami były 1.8 115 koni oraz 2.0 130 koni. Oczekując sportowych emocji, warto rozważyć ST170 lub nawet bardzo limitowane, produkowane jedynie rok RS. Pierwsza wersja dysponuje silnikiem dwulitrowym o mocy 173 koni i przyspiesza do setki w czasie 8 sekund. Ford Focus RS otrzymał natomiast dwulitrowy silnik o mocy 215 koni, pozwalający katapultować się do 100 km na godzinę w czasie 6,7 sekundy. W ofercie jednostek wysokoprężnych dostępne były dwie jednostki w czterech wariantach mocy. Starszy silnik z rotacyjną pompą wtryskową 1.8 TDDI generował moc 75 oraz 90 koni. Nowocześniejszy silnik 1.8 TDCi z wtryskiem Common Rail posiadał moc 100 oraz 115 koni. Warto polecić silniki czterocylindrowe benzynowe 1.6, które stanowią kompromis pomiędzy mało dynamicznym 1.4, a mającym spory apetyt na paliwo 1.8. Wyborem zatem idealnym wydaje się 1.6 100 koni. Często w konstrukcjach napędowych zawodzi cewka zapłonowa i alternator. Szwankuje również komputer sterujący odpowiadający za problemy z uruchomieniem pojazdu. Wysokoprężny 1.8 TDCi wydaje się być dobrym pomysłem dla oszczędnych, jednak ma dużą turbodziurę i bywa wrażliwy na jakość paliwa. W przypadku obu silników diesla mogą pojawić się problemy z układem wtryskowym. W przypadku starszego TDDI są problemy z pompą rotacyjną. Nowszy silnik boryka się z awariami wtryskiwaczy Common Rail oraz pompy. Może również pojawić się konieczność wymiany dwumasowego koła zamachowego. Korozja dolnych rantów drzwi, błotników i elementów podwozia. Uszkodzenia alternatora i rozrusznika. Uszkodzenia klimatyzacji. Zużywająca się pompa wspomagania i przekładnia zębatkowa układu kierowniczego. Wycieki układu napędowego. Z rankingów TUV wynika natomiast, że Ford Focus MK1 nie należy do samochodów szczególnie niezawodnych. Gorzej od niego wypada Honda Civic, a najlepsze miejsca ma Toyota Corolla. Montaż LPG nie jest w przypadku Focusa pierwszej generacji najlepszym pomysłem. Jednostki benzynowe źle znoszą instalację gazową niezależnie od fachowości jej montażu czy firmy instalacji. Problemy może przysparzać głowica.
Ford Focus pierwszej generacji przetestowany został przez Euro NCAP w 1999 roku. Otrzymał 4 gwiazdki za ochronę osób dorosłych. Konkurentami Forda Focusa pierwszej generacji są Volkswagen Golf 4 oraz m.in. Opel Astra drugiej generacji. Ford Focus MK1 to jedno z ciekawszych samochodów segmentu C. Nie jest wolny od wad, jednak przykuwa uwagę swoją ekstrawagancką stylistyką, która wcale aż tak się nie zestarzała przez lata. Najtańsze egzemplarze Focusa dostępne są za około 5000 zł, jednak przeznaczając na auto 10 do 13 tysięcy, będziecie mieć większe szanse na znalezienie dobrego egzemplarza. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jutro następny film z serii Samogęsta, a Wy jeśli chcecie pooglądać więcej poradników zakupowych, to zapraszam do przyjrzenia się reszcie filmów z tej serii. Subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, by być powiadamianym o każdym kolejnym materiale i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.